Siemanko, postanowiłem kontynuować swoją karierę w FC Barcelonie, bo właśnie od tego klubu z Hiszpanii otrzymałem swoją ofertę. Niestety Real Madrid nie był mną zainteresowany, bo tak jeden widz mi napisał w komentarzu, że przeszedł do Real Madrid, no ale niestety nie otrzymałem takiej oferty, więc skorzystałem z oferty Barcelony i myślę, że tą karierę nagram tylko jeden sezon. Jeśli wygram wszystko w tym sezonie, kończę tą karierę, skupiam się na Darmstadt. A potem jeszcze może na jednej karierze, jeśli zdążę. Tutaj widzicie, jakimi zawodnikami dysponuję. W większości wystawiłem na listę transferową piłkarzy, których nie będę korzystał. Mamy na przykład Florenciego, fajny transfer, Xavi Martinez, Vermaelen na sprzedaż. Eric Dier, no raczej nie będzie pasował do mojej koncepcji. Też go wystawiłem, ale możliwe, że go nie sprzedam. Mamy młodego Niemca, Samper pójdzie na sprzedaż. Turan też, Rafinha może pójdzie, może nie, wystawiłem, ale czy go sprzedam, nie wiem. Suarez zostanie, Andre Gomes też został wystawiony na sprzedaż. Zobaczymy, czy będą jakieś oferty za niego. Santi Cazorla oczywiście go sprzedaje. No już graliśmy nim, Paulino zostawię, Iniesta oczywiście zostawię, Rakitica zostawię. Mamy tutaj Marco Reusa, ciekawy naprawdę piłkarz w naszym klubie. Jego zostawiam, no i skąd się tu wziął Oscar? Nie mam pojęcia, ale na pewno sprzedaję Oscara, nie potrzebuję go. Munir też będzie na sprzedaż. Wystawiłem Suareza, ale czy go sprzedam? Nie wiem, zobaczymy. Deulofeu i ten Chińczyk też wystawiony na sprzedaż. A zaraz zobaczycie moją listę transferową. I teraz zadanie dla Was. Potrzebuję środkowego obrońcę, środkowego pomocnika do zakupu. Co najmniej dwóch fajnych środkowych obrońców i co najmniej jeden dobry środkowy pomocnik. Więcej chyba nie oczekuję. Jeszcze no zobaczycie, co się dalej działo w odcinku, ale tu już na początku piszę o tym, że mówię o tym, tak piszę, żeby o tym nie zapomnieć. Oczywiście tak jak ja mam zwyczaju, no muszę kupić jakiegoś młodego zawodnika, na pewno będzie to Barco, może Brahim Diaz. Mamy Dybale, mamy Fekira, Angel Gomes, raczej nie będę go kupował. Muszę kupić sobie drugiego bramkarza, Sisto był taką fajną opcją z ławki, ale zobaczymy. Jest oczywiście Felipe Coutinho, którego może pozyskam. Młody Ndiaye z Getafe, no już taki nie młody, 22 lata, bardzo fajny piłkarz. Pavon, też kolejny z tych fajnych, młodych, dobrze rozwijających się zawodników. Fekir, którego byśmy mogli kupić, na przykład cofnąć trochę do pomocy, do tyłu. Amiri, bardzo też dobry Niemiec. Pablo Fornais, no myślę, że właśnie Pablo Fornais to będzie mój nowy środkowy pomocnik, jeszcze sprzedam jakiegoś tam zawodnika. Myślę, że chyba Denis Suarez, bo jednak Rafinią bardziej wolę grać. Więc no tutaj rozpoczynamy negocjacje od zakupu Barco. Wpłaciliśmy klauzulę, bardzo mała, to jest piłkarz o wielkim potencjale, chyba 90+. Już jest nazywany w Argentynie nowym Messi. Teraz przyszedł do Atlanty United za rekordowe chyba 15 milionów funtów czy euro, nie wiem, czy dolarów, kurde, nie pamiętam jaka to była waluta, ale Atlanta pobiła rekord transferowy. Naprawdę bardzo fajny, utalentowany zawodnik. Myślę, że MLS to jest jego taka droga z MLS do Europy, bo strasznie utalentowany piłkarz. Tak samo jak inny piłkarz, Lautaro Martinez, którego też będę chciał pozyskać, to jest napastnik. Zobaczcie, jak idą negocjacje z agentem Ezekiela. Tutaj moja ostateczna oferta, no i się zgodzili, więc mamy Barco w składzie, bardzo się tego cieszę. No i zaczynamy pompą transferową. Antoine Griezmann. Pojechałem do siedziby Atletico Madryt, by zrealizować transfer francuskiego napastnika, który może być albo następcą Suareza, albo po prostu będę rotował, jak to było w Arsenalu. No i trochę się zgodzili, ponad 100 milionów zapłacimy za Antoine'a Griezmanna. No i co, no czas przejść do negocjacji z samym zawodnikiem. Mega transfer, bomba transferowa, coraz bliżej. Czy dogadamy się francuskim piłkarzem? No widać, że Bartek Wójcik od razu przechodzi do konkretnych działań, że chce zbudować Barcelonę trochę po swojemu, tak jak to zbudował Arsenal, gdzie stworzył po prostu potęgę potwora, który wygrywał wszystko. Bardzo będę na pewno śledził, jak sobie Arsenal radzi po odejściu z klubu, mojego odejścia z klubu. No myślę, że zostawiłem bardzo fajny skład, czy mój to następca, pewnie Wenger to poskłada. Nie wiem, nie sądzę moim zdaniem. Tutaj no trochę oburzenie. Le Petit, panie, co pan mi tu proponuje? Ja chcę trochę więcej hajsu, premia za podpis. Pek. No nie, dobra, ale już zgodziłem się. No i witamy Antoine'a Griezmanna, otrzyma numer 7. Zabrałem go Arda Turan.
Kolejne negocjacje. Jose Mourinho chce kupić Oscara za 47 milionów. Ja poszedłem z grubej rury dawać 50, ale nie możemy więcej zapłacić. Coś mi tu ściemnasz, Mourinho. Myślę, że jak dasz 45 milionów, to jest Oscar wasz. I oczywiście Jose się zgodził i sprzedajemy naszego piłkarza, którego nie chcę Oscara, naprawdę nie chcę. Tutaj kolejna negocjacja. Pep Guardiola zgłosił się po Paco Alcacera. 35,5 miliona euro wpłynie na nasze konto. Tyle za Alcacera to jest naprawdę coś mega. Roy strzela bramkę w meczu z Club Bridge w turnieju zaproszeniowym, w którym możemy grać zaledwie 5 milionów. Tutaj już macie potwierdzenie Oscar zdobyty przez klub Manchester United. Czyli 45 baniek, to tam 40 wpadnie na nasze konto. Tutaj drugie spotkanie z Leeds. Pewnie się dziwicie, że nie ma Messiego i TP. Są na kadrze, dlatego ich nie ma. Jedziemy dalej. Oczywiście biuro Paco sprzedane, kontuzja zawodnika na 2 miesiące. Xavi Martinez wypada. No i uderzyłem pon Andresa Christensena, ale strasznie dużo chciał za niego Antonio Conte, 61 milionów. No to był mój cel na środek obrony numer 1. No i nie wiem, muszę znaleźć nowy albo po prostu dać te 60 parę baniek. Zawsze, no piszcie w komentarzach, go kupić. Czy mam po prostu o niego walczyć? Bo ja mogę zawalczyć o Christiansena. Naprawdę bardzo chciałbym go kupić. Rakitic do Realu, nie ma bata. Rakitica na pewno sprzedam. I kolejny mecz z Belenessem. 5-0 wygrany, pewne zwycięstwo w końcu jakieś okazałe w tym turnieju. Tutaj mamy ofertę za Jordiego Albę. W tym odcinku były dwie oferty za Albę, ale potrzebowałem je oczywiście odrzucić. I żeby już nie dawali mi nowych ofert, więc wykluczyłem go z listy. Tu wygrywamy 1-0 po bramce Griezmana w półfinale z FB Stuttgart. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie mecze o Super Puchar Hiszpanii z Atletico Madrid. Semedo też oczywiście nie jest na sprzedaż. I mecz finałowy znowu z Leeds i wygrywamy 3-0 Dembele i dwie bramki Griezmana. Dobry turniej przedsezonowy, pieniądze wpływają na nasze konto. No i Messi doznał kontuzji na kadrze 2 tygodnie. Na szczęście to jest jakieś pół roku jak Lacazette. Oferta za Fabiana Johnsona od Newcastle. No trochę za mało mi dali, więc postanę się spotkać z trenerem Newcastle. No, gruby banek trochę niepodobny do siebie. 8300, on jest warty 9. Dajcie mi milion więcej, ale jaki oburzony, jaki on jest oburzony. No po prostu był oburzony naszą ofertą. No cóż, nie jestem Jezusem, nie będę świata zbawiał. Zaczynamy. Mój skład, Suarez, Griezmann, Dembele na ataku. No, na pewno muszę jakieś SP i dwóch środkowych obrońców. Myślę, że dwóch środkowych obrońców to jest plan minimum, żeby kupić. Myślę, że jednego takiego kupimy już z wysokim overallem dobrego, a drugiego takim trochę mniejszym super talentem. Tak jak posiadam Andrea Bio, tutaj macie skład Atletico Madrid i rozpoczynamy skrót spotkania. Pierwszy mecz na hiszpańskiej ziemi nowego trenera Barcelony. Widać było, że Barcelona była bardzo zaangażowana w to spotkanie. Tutaj Luis Suarez w pierwszych minutach mógł strzelić bramkę. Barcelona atakowała cały czas. Suarez do Iniesty. Jest faulowany przed polem karnym. Urugwajczyk przez Tomasa. Nie, to jest Masuaku. Ta kuźwa, dobra. Wiem, o kogo chodzi. Przeszedł sobie z West Hamu, widać. Postanowiłem rozegrać ten rzut wolny na krótko do Suareza, ale no piłka trafiła w poprzeczkę. No, Barcelona od początku cisnę Atletico, tu Suarez, Griezmann, strzela, słupek, Iniesta dobija i w końcu Duma Katalonii obejmuje wprowadzenie. No Bartek Wójcik zalicza na początku bardzo dobry debiut, bo jego drużyna kontrolowała przebieg spotkania, nie dawała dużo szans Atletico, więc no Bartek Wójcik to jest wybitny trener. Przeszedł od razu do wielkiej Barcelony i radzi sobie od razu, tutaj świetnie Dembele na raty, tu się przepycha i mamy 2-0. Bartek już kupił swoich zawodników, jeszcze ma mocny skład, tutaj oczywiście musiałem coś zjebać w tym meczu oczywiście. Ja tak w online tak piłki nie wybijam, a z kompem tak wybijam, to jest masakra. Na boisku pojawił się nowy nabytek Barco, który naprawdę zrobił bardzo dobre wrażenie, kiedy wszedł na boisko. Zobaczcie, to jego indywidualna akcja, podaje do Dembele, Barco, nie, to Dembele już szedł. Barco, ależ to zrobił młody Argentyńczyk.
To ma być ta nowa, młoda gwiazda, którą sprowadził za jedynie 13 milionów Bartek Budzik do nowego klubu. Tutaj Rafinha ustala wynik spotkania na 4-1 przed finałowym spotkaniem. Finałowym, to kurna. Rewanżowym spotkaniem na stadionie Atletico. Pewna wygrana 4-1. No i chyba nikt nie zabierze Super Pucharu Hiszpanii, pierwszego trofeum na hiszpańskiej ziemi nowemu szkoleniowcowi Barcelony. Patrzcie na statystyki, no dominacja, no inaczej się tego nie udało wygrać. Tutaj sprzedajemy Cazorla za 5 800 000. Zawodnik zawieszony, Ivan Rakitic i rewanżowe spotkanie z Atletico. Chyba bez zmian w składzie. U mnie były zmiany, bo Leo Messi w końcu wrócił po kontuzji, więc postanowiłem go wystawić. Oni mają Manolasa w obronie. Może Manolasa bym kupił. To jest głupie. Mój skład jest Florenzi, Santos, Dier. Praktycznie cały zmieniony skład. Oprócz Der Stegena na bramce. I rozpoczynamy rewanżowe spotkanie, w którym Atletico powinno ruszyć do przodu. I to drużyna Diego Simeone robiła od początku spotkania. Pierwsza akcja, piękne podanie do Sanabri, ale na posterunku jest oczywiście Ter Stegen, albo Ter Stegen. Tutaj pierwsza akcja Barcelony, Leo Messi strzela, ale Jan Oblak jest za dobrym specjalistą, żeby taki strzał po prostu przepuścić. Kolejna akcja Barcelony. Na Atletico miał trudne zadanie, no Bartek rzadko przegrywa w ostatnich 2 latach. Stworzył potwora w Arsenalu, czy zrobi to w Barcelonie? Mają taką nadzieję, to jest świetny strzał Suareza, ale świetnie broni Oblak. No i dalej nic się już tu nie stało w tej okazji. Tutaj świetnie się odwraca Raki. Nie, kto to kurwa był? Sorry za przyknięcie, ale nie wiem, kto to był. Tutaj akcja Atletico, kolejny strzał, ale no znowu Der Stegen. No, jak na razie nie padały bramki w tym spotkaniu. Kolejna akcja jeszcze Atletico po rzucie rożnym, Koke dośrodkowuje. Strzał Godina, ale znowu nasz niemiecki goalkeeper jest na posterunku, ale to jeszcze nie koniec szansy gospodarzy. Znowu Koke. Koke dośrodkowuje, no i tutaj fenomenalna obrona Der Stegena, która ratuje nas przed utratą bramki. Idziemy z kontrą, młody Argentyńczyk Barco podaje do Gomesa, ten wypuszcza Leo Messiego na planszy dla Leo Gomez, dla Leo Messi do Gomesa, Marco Reus i to powinna być bramka, ale Niemiec trafia słupek. Możecie mi napisać, czy mam sprzedać Reusa, czy też nie. Czy kogoś innego na jego miejsce. Kolejna akcja, Leo Messi w polu karnym, Leo Messi strzela. No Argentyńczyk w takiej sytuacji raczej trafia do siatki. Dembele. Bez komentarza ta sytuacja Osmana Dembele. I to już końcówka. Ostatnia akcja. Gomez. Dośrodkowanie. Do piłki dopada Messi. No i słupek. No i w tym spotkaniu nie zobaczyliśmy bramek, ale Super Puchar Hiszpanii trafia w ręce FC Barcelony. Pierwsze trafiają Bartka Wójcika w Hiszpanii. No szykuje się kolejny znakomity sezon w wykonaniu w karierze Bartka Wójcika. Polski szkoleniowiec chyba weźmie Ligę Hiszpańską szturmem. Zobaczymy, czy wygra Ligę Mistrzów. To by było ciekawe, jeśli by udało się wygrać 2 razy z rzędu. Drugi rok, ale już w innym klubie. Tutaj macie konfetti, celebracje. Ja już się powoli będę z Wami żegnał. Paulino z opaską kapitana, no proszę. Czemu nie dam jej Messiemu? Mam nadzieję, że pomożecie mi w zakupie nowych zawodników. Dacie lajka, możecie dać suba. Jeszcze jeden sub będę miał 50. Wow! Niesamowita liczba. Dzięki za obejrzenie tego materiału, dzięki za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, za wszystkie, ale seplenie, no za polecanych zawodników. Mam nadzieję, że kogoś fajnego polecicie. Na razie.